sprawa, no i jako zawody podejrzewam, że też no, udane. Będzie to jakieś uzupełnieniem ligi, czy pański zespół Włókniarz specjalnie nastawia się do startu w Pucharze Polski? Nie no, takich rozmów nie było, żebyśmy tutaj bardzo poważnie podchodzili. Niemniej jednak no, nie odpuścimy. Powiedziałem, że tanio skór nie sprzedamy. O Puchar Polski 20 drużyn podzielonych na 4 grupy walczy w serii turniejów. W Krakowie na torze Wandy Sławomir Drabik w tym wyścigu startuje w białym kasku, potwierdził swoją klasę i swoje słowa. Włókniarz Częstochowa wygrał zawody, choć z powodu rozmokłego, a więc niebezpiecznego dla startujących toru, zostały one zakończone po 12 wyścigach. Drugie miejsce zajęli żużlowcy Morawskiego Zielona Góra. W tej ekipie najlepszym był Andrzej Huszcza, obchodzący w tym roku 20-lecie swoich startów. Trzecia Wanda Kraków, dopiero czwarte miejsce, co uznać można za niespodziankę, zajęła Pator Toruń. Zawody mimo padającego deszczu cieszyły się sporym zainteresowaniem, a konfrontacja drużyn pierwszo- i drugoligowych, wyłącznie w krajowych składach, jest niezwykle ciekawa. Pisał się krakowianin Andrzej Surowiec, jedzie w czerwonym kasku, który pokonał m.in. Sławomira Drabika z Włókniarza Częstochowa i Krzysztofa Kuczwalskiego z Apatora Toruń. W tym sezonie żużlowy Puchar Polski rozgrywany będzie jako czwórmecz według tabeli 16-biegowej. W tym samym czasie oprócz meczu krakowskiego ścigano się również w Tarnowie, Świętochłowicach i Opolu. W Krakowie zawody zakończyły się po 12 biegach ze względu na bezpieczeństwo startujących. Czwórmecz wygrał Włókniarz Częstochowa 25 punktów, przed drużyną Morawskiego Zielona Góra z 17 punktami, Wandą Kraków 16 punktów. Czwarte miejsce zajął Apator.